To przy komputerze najczęściej polega na przetwarzaniu danych. W czasie pracy systemu dane te, umieszczone w plikach, mogą ulec uszkodzeniu, czyli możemy mówić o utracie danych. Pokażę Wam, jak odzyskać dane z dysku twardego. Wyobraźmy sobie, że użytkownik omyłkowo usunął dane z dysku i poprosił nas o ich odzyskanie. W celu odzyskania danych skorzystamy z programu Recuva, a dysk podłączony przez USB 2.0 IDE adapter. Nie będzie konieczne przykręcanie dysku do komputera diagnostycznego, gdyż to urządzenie pozwoli nam na podłączenie dysku do portu USB komputera. Ściągamy program ze strony producenta i zapoznajemy się z jego dokumentacją. Następnie podłączamy dysk i uruchamiamy program. Program standardowo uruchamia się w trybie kreatora. Kreator ten jest bardzo intuicyjny i ułatwia nam proces odzyskiwania danych. Sprawdzamy, jaka litera lub litery dysku zostały przypisane naszemu dyskowi. W pierwszym oknie kreatora możemy wybrać tryb pracy programu. Zalecamy pozostanie przy trybie kreatora ze względów wcześniej wymienionych. Po naciśnięciu przycisku Dalej wybieramy, jakie typy plików chcemy odzyskać. Dobry wybór szukanego rodzaju danych pozwoli zawęzić rezultaty odzyskiwania. Kolejnym krokiem jest wybór lokalizacji, z której program odzyska dane. Po nim możemy jeszcze wybrać tryb wyszukiwania między wyszukiwaniem standardowym a skanowaniem głębokim. Zaleca się najpierw wypróbować szybsze skanowanie standardowe, a gdy nie odnajdziemy danych, wykonać skanowanie głębokie. Na ekranie przedstawimy wyniki skanowania standardowego. Udało się odzyskać 195 plików graficznych, które zgubił użytkownik. Tła w formacie programu GIMP. Jeden plik nadpisany, który oznaczony jest jako nie do odzyskania, został nadpisany. W celu odzyskania danych zaznaczamy pliki, które nas interesują i naciskamy przycisk Odzyskaj. Wyświetlone zostanie okno dialogowe z pytaniem o miejsce zapisania odzyskanych danych. Mam nadzieję, że już wiecie, w jaki sposób odzyskać dane z dysku twardego. Do zobaczenia!